Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej, mecz Ekstraklasy. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Oto wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Tak wygląda zestawienie gości na ten mecz. Chyba będą grać ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Na to się Tomek zanosi. Pytanie tylko, co to dokładnie oznacza? Czy defensywną grę z nastawieniem na kontry z użyciem bocznych obrońców, czy też elastyczne ustawienie, w którym zobaczymy raczej graczy wahadłowych? No ale o tym przekonamy się już niebawem. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Sapała. Próbuje szczęścia. Dobrze to broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Niewiele brakowało, by dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Valerian Gwilia. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Znakomite zagranie na dobieg. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Prowadzą zatem 1-0. Igor Sapała, Valerian Gwilia. Sapała. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala, znów są przy piłce. Gwilia. Dobrze to teraz rozgrywają. Czekają, aż gdzieś rywale zgubią krycie. Ale jednak strata. Ten atak się nie udał. Trzeba zmienić koncepcję. No i strata, nie mają piłki. Igor Sapała. No, grając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo.
Kopę teraz wrzucenie z flanki. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów. Spokojnie rozgrywają piłkę. Rykoszet! Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Nie trafia! Jakim cudem to nie weszło? Nie wiem. No ale wcześniej mieliśmy chorągiewkę w górze, więc chociaż tyle dobrego. Sapała. No, to co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Nie udało się utrzymać przy piłce. Igor Sapała. Ładnie teraz w ofensywie, mają kilka możliwości rozegrania. I mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Dobrze, piłka nadal na boisku. Przy piłce Igor Sapała. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Tym razem szybkie rozegranie. Dośrodkowanie w pole karne. Gol! Raków! Ależ radość piłkarzy z Częstochowy. Kibice również się cieszą na trybunach. Zasłużone chwile radości. I teraz realizator pokazuje, jak to wpadło. Krótkie rozegranie, a potem świetna wrzutka. Czapki z głów, bo ta główka była tego warta. Świetne uderzenie, znakomita bramka. No to mamy 2-0. Pokazał nam, jak powinno się wykonywać w ślizgi. Igor Sapała przy piłce. Zarysowała się spora przewaga Rakowa pod kątem posiadania piłki. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. Ależ się teraz rzucił bramkarz. Świetna obrona. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Tylko minuta dodatkowego czasu. Centra zablokowana przez Niewulisa. Głęboko w pole karne zagrywa. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Raków Częstochowa teraz napiera. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Trochę zbyt pochopnie. Nici z kontrataku. Andrzej Niewulis. Cebula. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi?
Co teraz zrobi? Piłka w siatce! Ależ są w formie, mają teraz już 3 bramki przewagi. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. A więc mamy 3 do 0. Rykoszet od rywala, co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny. W okolice 11 teraz wrzuca. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Piłka wybita spod nóg rywala. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Strzał niezły, ale interwencja pewna. Utrzymuje się teraz przy piłce po tym rzucie wolnym. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Zablokowany ten strzał. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Ależ teraz pudło! No nie chciałbym być w jego skórze, jeśli ten mecz nie zakończy się po ich myśli. Menedżer i koledzy z drużyny na pewno nie będą zadowoleni. Było blisko, ale to żadne wytłumaczenie. Igor Sapała. No, grając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Uwaga, bomba z daleka, ale od razu widać było, że bramkarz sobie z tym poradzi. Ładna obrona. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Łatwo to broni teraz. No tak, za mocno. Bramkarz to przejmie. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Gwilia. Igor Sapała. Sapała. I teraz wymieniają sobie piłkę. Szukają luki, by zaskoczyć przeciwnika. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Gwilia. Valerian Gwilia. Igor Sapała. Andrzej Niewulis. Gwilia. Igor Sapała. Raków ma sporo przestrzeni w bocznej strefie boiska. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. No i strata, nie mają piłki. Cebula. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Igor Sapała.
Gwilia. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpiecznie. Teraz krótkie rozegranie. Uwaga, może być groźnie. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Nie do wiary. Nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Możemy popatrzeć raz jeszcze. Bardzo dobry strzał głową. W takiej sytuacji to było chyba rzeczywiście najlepsze rozwiązanie. Ciekawe, czy po meczu przyzna, że trudno by to było z rozmysłem powtórzyć. Zrobił nam się mecz do jednej bramki, choć można też powiedzieć, że bramek mamy tutaj multum. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Niewulis. Marcin Cebula. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Andrzej Niewulis. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz.